Dzień dobry Państwu. Dziś w Studiu Telewizji Kujawy witam Krzysztofa Kłuckiego, radnego, przewodniczącego Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Witam serdecznie. Witam panią redaktor, witam państwa. Szok, niedowierzanie, zaskoczenie. Jakie emocje towarzyszyły wam, kiedy dowiedzieliście się, że zastępca prezydenta do niedawna, do minionego tygodnia startuje do sejmiku z list Platformy Obywatelskiej? Ja myślę, że to taka bardziej opera mydlana, jakaś telenowela brazylijska. Właściwie nie ma o czym mówić. Żadnych treści dla mieszkańców Włocławka z tego nie ma, w związku z tym tak naprawdę... No to zależy, niektórzy twierdzą, że tak naprawdę jest to ucieczka z tonącego okrętu. Są też takie komentarze. To znaczy ja bym raczej się skłaniał do tego, że to jest taka próba ratowania na siłę skompromitowanej Platformy Obywatelskiej. Wiemy, że po tych nagraniach, po tym jak sam o sobie, na przykład wicemarszałek mówił wioskowy głupek, albo o mechanizmach, o tym, że całym zapleczem merytorycznym kandydata na prezydenta jest radny Pieńkowski, no to dzisiaj po prostu to jest takie szukanie jakiegoś koła ratunkowego. Co właśnie Jacek Kuźniewicz, dla nas zastępca ratunkowego. Prezydenta, miałby być tym kołem ratunkowym Platformy, to czemu nie jest dalej kołem ratunkowym? Nie, bo SLD. Kołem ratunkowym nie musi być, dlatego że SLD trzyma się dobrze, ma się dobrze. Myślę, że cieszy się bardzo dużym wsparciem społecznym. To czuć po prostu, to widzimy i po wyborach, i po tych nieudanych referendach, i też w rozmowach z ludźmi. Dlaczego zatem Jacek Kuźniewicz odszedł? No to jest pytanie chyba do Jacka Kuźniewicza z mojej perspektywy. No, to są dosyć blisko. No dlatego to dla mnie jest osobista jakaś tam strata. Natomiast już politycznie to oceniając, no to ciężko to wytłumaczyć, to jest albo bardzo niedojrzała postawa, albo bardzo cyniczna postawa. Jedno i drugie dla takiej osoby, no dosyć smutne. Sądzi pan, panie radny, że nie wpłynie to na Sojusz Lewicy Demokratycznej, to odejście? Nie, w żaden sposób, dlatego że panie redaktor, a mieszkańcy Włocławka również wiedzą, że do niedawna zastępca prezydenta od początku tego roku właściwie, a może nawet wcześniej, deklarował, mówił o tym, że chce iść do samorządu województwa, tam pracować. W związku z tym tutaj dla mieszkańców Włocławka, dla SLD włocławskiego żadnych zmian większych nie ma. Ja powiedziałem, że to jest niedojrzała postawa, dlatego że no, pan Kuźniewicz miał zaproponowaną, zgodnie z tym jak chciał, trzecie miejsce, czy tą trójkę, tak? Trzecie miejsce na listach Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Tak, tak, ale no właśnie ja mówię o tym niedojrzałym zachowaniu, dlatego że w momencie, kiedy zarząd wojewódzki decydował o tym, no pan Kuźniewicz powiedział, że nie startuje. Podłoże, jakie było, myślę, że już możemy o tym śmiało powiedzieć, że mieszkańcy Włocławka powinni o tym wiedzieć. Po prostu w zamian za start do sejmiku pan Kuźniewicz zażądał funkcji prezesa wodociągów, więc coś, co w ogóle się w głowie nie mieści dla osób, dlaczego pan Kuźniewicz nie chciał być już zastępcą prezydenta? Ja myślę, że to jest, no to akurat jest łatwe do wytłumaczenia, bo każdy jakąś tam sobie drogę awansu zawodowego wybiera. Myślę, ale że byłby... prezesura w miejskiej spółce, no chyba trudno ją nazwać awansem w stosunku do pełnienia funkcji nie, chodzi zastępcy o to, prezydenta. Chodzi o to, że będąc radnym sejmiku, no nie można być zastępcą prezydenta. To jest uwarunkowanie prawne, którego... No tak, ale on nie... tym radnym nie został, jak się okazuje, nawet nie startował z listy SLD. No, ale bardzo zabiegał o to. Bardzo zabiegał i postawił jasny warunek, że on chce być w spółce prezesem, a w zamian za to wystartuje z naszych list, więc to był szantaż zwykły. I myślę, że to właśnie jest taka, albo, tak jak powiedziałem, albo mocno niedojrzała postawa, dlatego że no ciężko od osoby, która przez 8 lat sprawowała bardzo ważną funkcję w mieście, spodziewać się, że będzie szantażować w ten sposób, że tutaj idzie do sejmiku, więc ma szansę reprezentowania nie tylko miasta, ale całego województwa, mieszkańców całego województwa, tak? Decydować o tym, jak nasz region będzie się dalej rozwijał, ale w zamian za to chce jakąś tam posadę.
Więc to jest, powiedziałem, niedojrzałe. Chyba, że tak naprawdę to było obliczone na to, że nikt nie spełni takiego ultimatum, takiego szantażu i będzie można spokojnie wyjść z SLD iść do Platformy Obywatelskiej, no to wtedy ta postawa cyniczna, jedno i drugie, bardzo smutne. Sojusz Lewicy Demokratycznej zszokowało. To, że złożył rezygnację forma. Z funkcji zastępcy, nie, forma, czy to, że tylko, startuje z listy? Nie, forma, bo wszystko można z twarzą załatwiać. I zresztą, tak jak powiedziałem, Sojusz Lewicy Demokratycznej widział perspektywy przed panem Kuźniewiczem, zresztą no, w Urzędzie Marszałkowskim pan Kuźniewicz zaczął pracę, kiedy SLD w województwie rządziło, wówczas marszałek Achramowicz. Więc te szlify podstawowe, pierwsze szlify w tej karierze urzędniczej jednak pod okiem marszałka Achramowicza zdobywał. Później miał szansę realizować to w zespole prezydenta Połuckiego. No, a co się ostatnio stało? Tak jak powiedziałem, dla mnie to albo bardzo niedojrzała postawa, albo bardzo cyniczna, jedno i drugie, bardzo naganne. Czy rozmawialiście ze sobą już po rezygnacji z funkcji zastępcy? To był, nie, po z funkcji zastępcy nie. Po tym, jak gorączkowo, inaczej, jak najpierw złożył pan Kuźniewicz deklarację, że nie startuje do sejmiku z listy SLD, a później gorączkowo, kiedy już właściwie były listy na radnych zamknięte, gorączkowo zabiegał o to, żeby jednak do Rady Miasta z listy SLD wystartować. I na to zgody już nie było. Nie, no bo no, jak już są pewne ustalenia, tak, ludzie, którzy mają mieć konkretne miejsca, o tych miejscach są poinformowani, to tylko przez fanaberię jednego pana no nie można, za przeproszeniem, z gęby cholewy robić. Czyli jak się komuś mówi, że słuchaj, będziesz miał pierwsze, drugie, czwarte miejsce, no to ciężko mu powiedzieć, no wiesz, ale dla ciebie nie ma miejsca na liście, no bo pan Kuźniewicz jednak zdecydował się na start w wyborach samorządowych. To byłoby po prostu nieeleganckie i... Członkowie Platformy Obywatelskiej przekonują publicznie, że odejście Jacka Kuźniewicza z ratusza i ten start z listy Platformy mocno osłabi Sojusz Lewicy Demokratycznej. Nie obawiacie się tego? A co mają innego powiedzieć, pani redaktor? To jest w ogóle zakrawany hipokryzję, dlatego że z jednej strony, tak jak pani powiedziała, ja znam pana prezydenta Kuźniewicza, do niedawna prezydenta Kuźniewicza, bardzo dobrze. Tak mi się wydawało. Wiele godzin wspólnie przegadaliśmy, przerozmawialiśmy na tematy również lokalnych parlamentarzystów. Z tych rozmów zawsze wychodziły bardzo negatywne obrazy pracy parlamentarzystów, ich zaangażowania w samorząd, w to, co się dzieje w mieście. Wiele razy wzdychaliśmy do tego, że nam tutaj w mieście potrzeba takiego parlamentarzysty jak chociażby Janusz Zemke dla Bydgoszczy. Więc to, że dzisiaj z parlamentarzystami, tymi, których tak do niedawna negatywnie oceniał, jest, no to jest dla mnie po pierwsze zaskoczenie. Po drugie, z drugiej strony też hipokryzja, dlatego że przecież lokalni parlamentarzyści właściwie swoją pracą parlamentarną i pracą na rzecz mieszkańców Włocławka, tam w Sejmie, gdzie do czego przez mieszkańców Włocławka zostali wynajęci, się nie zajmowali, tylko zajmowali się krytykowaniem inwestycji, które w dużej części nadzorował przecież nie kto inny, jak ich dzisiejszy kolega. Więc tutaj po prostu hipokryzja aż kipi i z jednej i z drugiej strony, no cóż, ciężko mi jak gdyby mówić, bo nie mam wiedzy, natomiast myślę, że czas pokaże, jaka jest prawda i pewnie wyjdzie, dlaczego akurat prezydent Kuźniewicz zdecydował się na start w wyborach samorządowych z listy Platformy, a nie z listy SLD. Natomiast ja jestem przekonany o tym i zawsze to podkreślam, że ja wierzę w mądrość mieszkańców Włocławka i oni w sposób prawidłowy potrafią takie postawy ocenić i tak też się stanie w zbliżających się wyborach. W związku z tym no myślę, że
Powiem inaczej, transfery w polityce takie, tego typu są bardzo trudne, bardzo rzadko przynoszą spodziewany efekt i transferowanemu, i transferującym, czyli tym, którzy sięgają po tamtą osobę i samej tej osobie. Najprędzej traci właśnie ta osoba, która nagle zmienia ideały, nagle zmienia poglądy polityczne, zmienia właśnie to otoczenie. Właśnie, czy to się stało nagle, czy był to jakiś proces trwający dość długo? Wy z Jackiem Kuśniewiczem jesteście nie tylko kolegami partyjnymi, ale utrzymywaliście również kontakty prywatne, więc pewnie o sobie wiecie sporo. Czy to rzeczywiście była jakaś impulsywna decyzja, czy to wynikało? Ja powiedziałem, że dla mnie to, ja już mówiłem dzisiaj, że dla mnie to jest ogromne zaskoczenie, bo nie podejrzewaliście wcześniej? Ja nigdy w życiu bym nie przypuszczał, że z tymi osobami, z tą skompromitowaną Platformą Obywatelską, która zajmuje się tylko i wyłącznie dzieleniem stanowisk przywódcy, później opowiadaniem o tym, jak to fantastycznie się załatwiło to czy tamto, a nic dla mieszkańców Włocławka, tak? To ja nigdy w życiu bym nie przypuszczał, że do tak skompromitowanej Platformy, której właściwie już we Włocławku nie ma, czyli Jacek Kuśniewicz negatywnie oceniał Platformę nie tylko z pozycji zastępcy prezydenta, ale również prywatnie, tak? Ale oczywiście, że tak, mówię, że wiele godzin rozmawialiśmy na ten temat. Negatywnie z tych rozmów zawsze wyłaniał się negatywny obraz pracy, a właściwie braku pracy, lenistwa lokalnych parlamentarzystów. Stąd też no, być może po prostu, nie wiem, no, może się okaże, że któregoś tutaj z lokalnych parlamentarzystów w jakiejś perspektywie pan Kuźniewicz będzie chciał zastąpić. Ale tak jak powiedziałem, w polityce te transfery są niezwykle trudne i niezwykle rzadko przynoszą taki efekt, jaki by sobie życzyli ich sprawcy. W związku z tym, no, gdyby mnie Jacek, pan Kuźniewicz zapytał o moje zdanie na ten temat, to bym mu odradzał. Ale o zdanie was nie pytał, jak rozumiem. Nie, dlatego ja powiedziałem, że dla mnie to było zaskoczenie. A jak zareagował na odejście pana Kuźniewicza prezydent Andrzej Pałucki? No, prezydent, ponieważ jest dojrzałym człowiekiem i takim stonowanym, ze stoickim spokojem podchodził do tych spraw. No, nie dlatego, był to dla niego cios, przecież to był jeden, a właściwie chyba najbliższy ze współpracowników, pierwszy zastępca prezydenta nikogo na siłę się do niczego nie zmusi, nawet jeżeli widać, że ktoś chce sobie zrobić krzywdę i popełnia błąd, no to jeżeli jest zapatrzony w tym kierunku, no to ciężko go zawrócić z tego miejsca. Nie odebrał tego jako, nie wiem, no, zdradę po prostu? Ja myślę, że to mieszkańcy Włocławka potrafią sami najlepiej ocenić. Prezydent Pałucki ma, tak jak powiedziałem, po pierwsze jest dojrzałym samorządowcem, dojrzałym menedżerem, ale przede wszystkim ma wokół siebie sprawdzony zespół ludzi, który jest przy nim cały czas, nikt go nie opuszcza. No ale Jacek Kuśniewicz był takim istotnym elementem tego sprawdzonego. Natomiast, zespołu. Panie redaktor, no proszę zwrócić uwagę, że jak gdyby to, że prezydent Kuźniewicz nie będzie od nowej kadencji prezydentem, to już było wiadomo od kilku miesięcy. Zastępcą prezydenta. Zresztą to też widać po zaangażowaniu, było widać po zaangażowaniu. Dla wnikliwych obserwatorów lokalnego życia politycznego to było oczywiste, że myśli, jak gdyby głowa pana Kuźniewicza są już w województwie, a nie w mieście. W związku z tym no tutaj ta strata pod tym względem jakaś szczególnie dotkliwa nie była. Czyli prezydent Pałucki był przygotowany na to, zresztą myślę, że prezydent Kuźniewicz też był przygotowany na to. Zresztą wiedział, bo on sam o to zabiegał. No ale na to, że wystartuje zabiegał z Platformy, przygotowany chyba nie był. No ja nie wiem. Jeżeli zakładamy tą wersję cyniczną, no to możemy założyć, że te kilka ostatnich miesięcy to była jedna wielka gra obliczona na to, żeby zdjąć z siebie odpowiedzialność za przejście na inną listę. Ciężko mi powiedzieć. Natomiast jak gdyby prezydent Kuźniewicz zabiegał o start z listy SLD z trzeciego miejsca od stycznia tego roku.
Zresztą na temat kampanii nawet rozmawialiśmy też razem. I dlatego powiedziałem, że to jest, wydaje mi się, mocno jednak niedojrzała decyzja, która jest spowodowana, nie wiem, jakimś impulsem albo po prostu takim, no nie wiem, można to nazwać przelicytowaniem. Dla mnie po prostu w głowie się nie mieści, że w zamian za kandydowanie można żądać jakiejś synekury, tak jak tutaj w tym wypadku to miało miejsce. I to proszę wierzyć mi, są to słowa sprawdzone, jeżeli pan Kuźniewicz zaprzeczy tym słowom, to po prostu kłamie. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Moim i państwa gościem był Krzysztof Kukucki, przewodniczący Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu. We'll be right back.